Rozmowy kuriera Pilskiego, Artur Maras. Dzień dobry. Dzisiaj moim oraz Państwa gościem jest Tomasz Ptak, instruktor samoobrony, trener kickboxingu i Muay Thai. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. No dzisiaj o samoobronie porozmawiamy trochę. Tak. Czy samoobrony jest w stanie nauczyć się każdy? Dokładnie, każdy. Nie ma tutaj, jeżeli chodzi o wiek, nie ma żadnego przedziału niższego, starszy, młodszy. Samoobrona to jest coś, co tak naprawdę każdy z nas powinien umieć, żeby umieć się obronić w tych czasach, które teraz są. Czy to jest kobieta, czy mniejsze dziecko, czy starszy pan, zawsze warto. Samoobrona to nie tylko wyprowadzanie ciosów, ataki, dźwignie, bloki, uwalnianie. Samoobrona to jest bardzo szeroka kwestia, o której chciałbym właśnie tutaj w pile zaszczepić to teraz, w pile na tej zasadzie. To jest też prewencja i profilaktyka, czyli nauczanie, jak się zachowywać, żeby nie dopuszczać właśnie do tych sytuacji, które miałyby miejsce wtedy już, no, gdzie agresor już nam nie daje za dużo szans. Można po prostu uniknąć tych rzeczy. Trzeba także ludzi edukować, bo to jest bardzo ważna sprawa. No właśnie, o tych sytuacjach mówiąc, a czy jesteśmy w stanie obronić się w każdej sytuacji? Czy to zależy? Ogólnie zawsze przeważnie napastnik ma przed nami jakieś zaskoczenia działa. Jesteśmy zaskoczeni i tutaj w tym momencie strach, adrenalina, to wszystko, co powoduje, może nas sparaliżować. Najważniejsze, żeby nie dać się zaskoczyć, nie dać temu przeciwnikowi, być o jeden przynajmniej krok przed nim, ale nigdy tak nie jest. Dlatego trzeba tutaj dużo aspektów włączyć do tego i nie tylko to, że trening, ale także ten myślenie, które jest. Oczywiście nie ma stuprocentowej techniki, nie ma stuprocentowego powiedzenia, ale możemy dać sobie szansę. Szansę przez trening, przez edukację, przez to, że obrona konieczna jest w naszym życiu. No i trzeba uważać o tym, żeby obrony koniecznej nie przekroczyć. O czym też będę na tych zajęciach mówił, bo to jest bardzo ważne. To jest bardzo cienka linia, którą można później w prawie wyjść niestety, że jesteśmy teraz. Agresor nas atakuje, my jesteśmy ofiarą, ale nagle możemy się stać z ofiary agresorem. I o tym trzeba głośno mówić i głośno edukować. W sytuacji, kiedy agresor nas atakuje, jak powinniśmy się zachować? Unikać konfrontacji, uciekać, czy być może jednak stanąć do obrony? Oczywiście, że unikać. To jest najważniejsza sprawa. Jeżeli mamy taką możliwość, wybieramy drogę, w której nie konfrontujemy się z tym przeciwnikiem. Ale jeżeli przeciwnik już dopuścimy go blisko do siebie, musimy umieć się obronić. Jak się bronimy? Jak najszybciej. Oczywiście ucieczka, tylko musimy także pamiętać, że atak może być ponaglony, czyli drugi raz. Raz możemy odepchnąć przeciwnika, możemy go uderzyć, ale on może z powrotem wstać i znowu nas zaatakować. Czyli sama ucieczka też może nam nie dać. O tym też będę mówił na tych zajęciach. Co może być naszą przewagą? Nie wiem, zaskoczenie? Tak. Zaskoczenie, działanie, reakcja, która gdzieś tam jest w nas, ona się wyzwala w pewnym momencie. Strach nas bardzo paraliżuje. O tym powinniśmy pamiętać. Tutaj też bym na tych zajęciach mówił, jak nad tym strachem panować. To jest bardzo ważna sprawa. No na pewno, jeżeli w kwestii takiej, to trzeba uważać na te rzeczy, które gdzieś tam czyhają na nas. No i trzeba po prostu reagować. No. Jeszcze raz reagować i reagować. Nie można dać się zaskoczyć, trzeba po prostu wychodzić z tego obronną ręką. No, najczęściej jednak jest to pewne zaskoczenie. Zajęcia, branie udziału w jakby lekcjach samoobrony pomaga wykształcić pewne mechanizmy, pewną szybką odpowiedź? Każde zajęcia, czy to będą samoobrony, czy z jakichkolwiek sztuk walki, sportów walki, dają nam pewną przewagę tego, że możemy się poczuć troszeczkę lepiej. Ale oczywiście to jest smutne, bo tak jak z samochodem, jeżeli mamy samochód wolny, który nie dużą prędkość wytwarza, to jesteśmy ostrożni, a jak wsiadamy już w samochód szybszy, to w tym momencie szybciej po prostu chcemy coś zrobić. Dochodzi wtedy do wypadku, czyli to jest złudne. Ale dajemy sobie szansę przez trening samoobrony, który teraz będę prowadził, dajemy sobie na pewno szansę edukacji, szansę tego, że będziemy szybciej reagować na zagrożenia, które mogą być. Oczywiście przeciwnik może być od nas silniejszy i przeważnie tak jest, że jest silniejszy, no ale tutaj, no niestety, tak, musimy sprostać czołu każdemu zagrożeniu. Czy to ktoś jest mały, czy ktoś jest starszy, czy ktoś jest silniejszy, większy mięśni. No to są sytuacje niezwykle stresujące, bardzo skrajne. Czy my jesteśmy wtedy w stanie w miarę racjonalnie myśleć? Nie.
Niestety tego się nie da tak nauczyć. To możemy tylko poznać ewentualnie, możemy tylko ewentualnie o tym porozmawiać, możemy nakierować, nie? Ale każdy organizm człowieka inaczej reaguje, każdy człowiek też inaczej reaguje. No ale jeżeli coś wiemy, to dajemy sobie szansę. Dajmy sobie szansę właśnie umieć się zachować. Kolejną bardzo ważną rzeczą to jest sprawność fizyczna. A jeżeli nie jesteśmy sprawni fizycznie, nie jesteśmy sportowo, nie chodzi tu o sporty walki, jakiekolwiek, czy gramy w piłkę, czy chodzimy na kijkach, nordic walking, czy cokolwiek, to dajemy sobie tą szansę reakcji. Nasz organizm nie jest uśpiony wtedy i możemy wtedy szybciej zareagować. Ale na pewno będziemy zaskoczeni i to jest... Nie jesteśmy na to przygotowani. Nikt z nas nie jest przygotowany. Tak modny teraz, nie wiem, gaz pieprzowy, kastet, to się sprawdza? Warto w ogóle w coś takiego inwestować, jeżeli chodzi o samoobronę? Tak, oczywiście. Te wszystkie rzeczy, które są, ja też o tym zawsze mówię, te środki przymusu, które gdzieś tam są, gdzieś tam można wziąć, te gazy pieprzowe, to wszystko to działa. Tylko trzeba oczywiście uwierzyć do adekwatności zagrożenia, tak? Nie możemy tak każdemu sobie psikać w oczy gazem, ze względu na to, że ktoś nas na przykład, nie wiem, coś tam krzyczy na nas, czy cokolwiek. Jak jest zagrożenie, mamy prawo użyć tego gazu. Te gazy pieprzowe, czy te pistolety, te straszaki, to wszystko to jest ogólnodostępne. Można to kupić normalnie w sklepie i na pewno to nam pomoże. No tylko dobrze, w większości pań, które mają gdzieś takie rzeczy, kupują sobie, chowają gdzieś w torebkach, a później jak dochodzi do jakiejkolwiek sytuacji, nie mają po prostu możliwości wyciągnięcia, strach ich paraliżuje i tyle z tego gazu, i tyle z tego wszystkiego. A co w sytuacji, kiedy mamy konfrontację z nożownikiem? Czy tutaj jesteśmy w stanie jakoś obronić się po prostu przed nie, nie ma takiej tak zwanej obrony przed nożem. Tego czegoś takiego nie ma, tu musimy o tym pamiętać. Możemy dać sobie szansę, tylko dystans, jeszcze raz dystans, dystansowanie się, wzięcie jakiegoś kija, czegokolwiek, żebyśmy mogli sobie dać szansę. I oczywiście, jeżeli mamy tylko możliwość, ja zawsze mówię, jeżeli to jest na przykład, jeżeli chodzi o rozbój, jakieś nasze mienie, kurtka, telefon, cokolwiek, oddajmy, nie walczmy o to, bo możemy stracić życie, co jest najważniejsze. Nóż jest tak szybki, o tym też będę mówił oczywiście, można dać sobie jakąś tą szansę, ale tak naprawdę nie ma techniki złotej, czy nie ma w ogóle. Nie konfrontujemy się z nożem, no. Nie ma w ogóle takiej opcji. Ja zawsze na swoich treningach mówię, trzeba na to uważać i tutaj niestety dystans, jeszcze raz dystans, to jest jedyne, co nas może obronić. No co robicie na takich zajęciach samoobrony? Tak naprawdę na zajęciach samoobrony, ja to dzielę tak, na tych moich zajęciach dzielę tematycznie. Na pewno zaczynam na samym początku od jakiejś teorii, bo to jest ważna sprawa, od zachowania się, gdzie na przykład, czy w autobusie, czy w środkach komunikacji miejskiej, jak się zachować na klatce, jak się zachować w windzie, jak się zachować idąc na ulicy i takie podstawowe rzeczy, to są bardzo ważna sprawa, bo od edukacji się wszystko zaczyna. Następnie oczywiście same zajęcia stricte, no to jest rozgrzewka, bo ta fizyczność jednak jest. Oczywiście dopasowuje to do grupy, jaka jest, bo wiadomo, że jeżeli przyjdą osoby starsze już w takim wieku dość podeszłym, no to przecież wiadomo, że to nie będzie trening stricte sportowy, bo to nie o to chodzi. Rozgrzewka musi być, to jest podstawa, z dobre 15-20 minut, no następnie przechodzimy już do jakichś technik, ale też nie do technik takich wymyślnych, bo wiadomo, że osoby pod wpływem narkotyków, osoby pod wpływem alkoholu, tam jakieś dźwignie, takie rzeczy nie będą działały. Tutaj trzeba po prostu racjonalnie dostosować do pewnego zachowania napastnika to, co się będziemy uczyć. To kto może przyjść w takim razie do hali sportów walki, żeby z takich zajęć skorzystać? Zapraszamy tak naprawdę, nasz klub już istnieje tutaj w Pile 8 lat. Ćwiczymy tajski boks, czyli Muay Thai, kickboxing. Dołożyliśmy do naszej oferty w tym roku zajęcia z samoobrony. Rozpoczynamy zajęcia stricte dla pań. Dlaczego dla pań? Dlatego, bo ta grupa osób jest najbardziej zagrożona, najbardziej podatna i tutaj edukacja pań jest bardzo ważna. Jeżeli oczywiście ruszymy z pełnego kopyta, wszystko wypali tak, jak po naszej myśli będzie w styczniu, w nowym roku, na pewno rozszerzymy to także o osoby dorosłe, starsze osoby, które też muszą umieć się bronić i powinny umieć się bronić. Stricto w same dzieci nie wchodzimy, tak? To jest jednak gdzieś tam, jak to się mówi, rzecz dla osób już dojrzałych i tutaj po prostu te rzeczy, które będą mówione i omawiane, no na pewno o dzieci. Ale chciałem powiedzieć, że samoobronę dzieci też są. Takie systemy sztuk walki jak Krav Maga na przykład oferują już od 5-6 roku dzieci, tak zwane Krav Maga Kids i tam oczywiście też można robić. My tutaj stricto w Pile u nas w klubie chcemy zrobić tylko i wyłącznie samoobronę dla kobiet na razie, a później zobaczymy, jak się wszystko rozwinie. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również i zapraszam wszystkich. Państwu dziękuję za spotkanie. Tomasz Ptak, trener kickboxingu, Muay Thai oraz instruktor
Doktor samoobrony był dzisiaj moim oraz Państwa gościem.